moich widzów zaproponował, abym wybrał się w okolice Węgorzewa, dokładnie na przedmieścia miejscowości Srokowo, aby zobaczyć tą niemal bajkową budowlę. Bajkową budowlę, która stoi w niezwykłym miejscu, na Diabelskiej Górze. Poznajmy dzisiaj historię tego miejsca. Zacznijmy od samej nazwy tego miejsca, Diabla Góra. W literaturze dostępnej można przeczytać chociażby na różnych stronach internetowych, że nazwa tego miejsca wywodzi się już ze średniowiecza, ze względu na może jakieś praktyki pogańskie, które tutaj praktykowano. Natomiast okazuje się, że w XIX wieku przez Niemców prowadzone były tutaj badania archeologiczne i cóż się okazało? Że znaleziono tutaj 64 pochówki, z czego 62 to były pochówki popielnicowe. Pochówki z epoki żelaza i brązu, a wnioskujemy o tym właśnie po tym, co znaleziono w tych popielnicach szczególnie. Otóż w czasach brązu, zgodnie z tymi wykopaliskami archeologicznymi, stwierdzono, że istniało tutaj cmentarzysko. Ale nie tylko cmentarzysko, na którym składano prochy właśnie zmarłych, ale również w tym miejscu palono zwłoki ludzi. Na stosach kładziono zwłoki mężczyzn bądź kobiet, podpalano te stosy, a potem to, co zostało oczywiście po spaleniu takiego ciała, zbierano do jednej popielnicy i umieszczano tam wraz z tym, co miało pomóc w zaświatach osobie zmarłej. Mężczyźni zwykle mieli jakieś narzędzia, broń, kobiety miały różnego rodzaju ozdoby. I to właśnie z tego powodu, że na tej górze istniało jakieś cmentarzysko przed wiekami, pewnie pamięć ludzka pamiętała o tym, że na tej górze znajdują się właśnie jakieś pochówki, co jakiś czas znajdowano jakieś fragmenty starych grobowców, pojawiła się ta nazwa, że jest to właśnie Diabla Góra. Natomiast skąd wzięła się ta budowla, która ma taki bardzo bajkowy wygląd? Otóż nasza wieża, chociaż wygląda jak jakieś średniowieczne zamczysko, a przynajmniej jego szczątki, nie pochodzi ze średniowiecza. To jest stosunkowo bardzo młoda historia tych ziem. Jest to tak zwana Wieża Bismarcka. Otóż kiedy w lipcu 1898 roku odchodzi tak zwany żelazny kanclerz, Bismarck umiera. Wtedy wielu mieszkańców wielu miasteczek niemieckich, w tym oczywiście Prus Wschodnich, postanawia uczcić swojego żelaznego kanclerza, który w roku 1871 doprowadził do zjednoczenia Niemiec. To on po tym, jak wojska pruskie zajęły Wersal, tam w Wersalu ogłasza powstanie Cesarstwa Niemieckiego i król niemiecki jest koronowany na cesarza Niemiec. Żelazny kanclerz też powiedział kiedyś, że krew i żelazo to jest to, co jest potrzebne do rozwiązywania różnych problemów społecznych i politycznych, które w tamtym czasie dotykały właśnie różne księstwa niemieckie. W każdym razie to on doprowadza do zjednoczenia Niemiec i jeśli chodzi o historiografię niemiecką, niewątpliwie był postacią zasługującą na miano tamtych ludzi, na cześć tamtych ludzi. Dla nas Otto von Bismarck to jednak postać straszna, dlatego że to właśnie za jego czasów następuje jeszcze wielka walka o germanizację wszystkich ziem polskich, należących oczywiście wtedy do zaboru pruskiego. To on wprowadza chociażby pojęcie Kulturkampfu, czyli walki o kulturę, gdzie religia katolicka uznawana była za obcy element w państwie niemieckim i była zwalczana systemowo. I nie chodziło tylko o Polaków, ale również o niemieckich katolików. Religią, na której miano zbudować to nowe państwo zjednoczone pod egidą Prus, była religia ewangelicka. Dlatego też Bismarck walczył walczy z katolikami, walczy z polskością, ale jeśli chodzi o historiografię niemiecką, niewątpliwie przez swych rodaków uznawany był za kogoś wielkiego, kto zasługiwał na wielką cześć. Dlatego też powstaje wówczas wielki ruch budowania tego typu wież, kolumn dedykowanych żelaznemu kanclerzowi. O ten obiekt, to inicjatorami powstania tej wieży było 5 mieszkańców, 5 zasłużonych, dobliwych mieszkańców pobliskiej miejscowości Srokowo, którzy założyli komitet budowy właśnie wieży Bismarcka, komitet pod przewodnictwem burmistrza ówczesnego Srokowa. Oczywiście do tego komitetu należeli również urzędnik przyboczny Emil Bartel, jak również lekarz dr Gerwais, chyba tak by trzeba było powiedzieć, oraz właściciel poczty Dorek oraz właściciel fabiarni Salomon. Ci mężczyźni zainicjowali budowę tego miejsca, ale oczywiście trzeba było zebrać na nie odpowiednie środki. Dlatego też zaczęto organizować różnego rodzaju wystawy, festyny, na których zbierano niezbędne środki. Oczywiście prezydent Prus Wschodni zgodził się również na loterię w celu zebrania odpowiednich środków na kupienie miejsca pod budowę tej wieży oraz potem na samą budowę. I tak oto w krótkim czasie komitet zebrał 2000 marek, a miasto Srokowo dołożyło 500 marek i wtedy można było zakupić już ziemię niezbędną pod budowę tego miejsca. Na miejsce budowy wieży wybrano największe wzniesienie w okolicach Srokowa, 157 metrów ponad poziomem morza, i wtedy to wzniesienie nazywało się również Fürstenauerberg, czyli jakby wzgórze książęce, tak moglibyśmy powiedzieć, choć chyba funkcjonowała niezależnie nazwa Teufelsberg, czyli Diabelska Góra. Wtedy to jeden z kupców ze Srokowa nabył za 2400 marek 10 morgów ziemi pod stworzenie tego miejsca, a miasto dołożyło od siebie kolejne 1,5 morgi w tym terenie i można było rozpocząć budowę. Pierwotny projekt budowy tej wieży pochodził od niejakiego architekta Bergmana z Gusewa, to jest aktualnie obwód kaliningradzki, ale z jakichś powodów ten projekt nie przeszedł i zastąpiono ten pierwotny projekt projektem kierownika budowy Beckera z Kętrzyna. Kamień węgielny pod budowę tej wieży dedykowanej Bismarckowi położono tutaj 19 października 1901 roku, a już 13 września 1902 roku nastąpiło uroczyste otwarcie tej wieży widokowej dedykowanej Bismarckowi tutaj na wzgórzu w pobliżu Srokowa. Wieża w gruncie rzeczy była bardzo prostą budowlą, chociaż stylizowano właśnie na średniowieczne budowle, wskazujące na potęgę, prawda, Prus, potęgę Niemiec, i tutaj było do niej, znajdowało się od strony zachodniej główne wejście. Dzisiaj już mocno zdewastowane i nie polecam przekraczać barierki, która chroni tą wieżę, gdyż kamienie, które zwisają tam u góry, mogą w gruncie rzeczy spaść w każdym momencie. Ja ze względu na dobro tej produkcji postanowiłem przejść barierkę. Natomiast słuchajcie, tu nad wejściem znajdował się wypolerowany granit ze złotym napisem, który oznajmiał, dla kogo jest ta wieża. Tam było napisane naszemu Bismarckowi. Natomiast tam powyżej, na trzonie kolumny, znajdował się wykonany z brązu medalion Bismarcka, więc od początku identyfikacja była jasna. Ta wieża dedykowana jest Bismarckowi. Wieża ma wysokość 12 metrów, na górze znajdował się taras, z którego można było oglądać okolice. Z drugiej strony była też taka niewielka przebudówka, do której za chwilę pójdziemy. Jeśli chcemy zajrzeć do wieży, nie polecam robić tego samemu, to oczywiście po wejściu do wieży wchodziliśmy od razu do przedsionka, gdzie były schody. Tu widać zresztą fragmenty po trzech piętrach i widać na ścianach miejsca, gdzie znajdowały się schody, które prowadziły na górę, na taras widokowy. Z tego tarasu widokowego można było podziwiać całą okolicę. Tam również znajdował się taki kocioł ogniowy, bo tu z okazji urodzin Bismarcka oraz w inne rocznice związane właśnie z żelaznym kanclerzem na wieżach dedykowanych Bismarckowi zwykle palono ogień. Natomiast oczywiście, kiedy już zeszliśmy tam z tarasu widokowego, mogliśmy jeszcze odwiedzić miejsce, które jest taką niewielką przybudówką, więc pójdźmy tam na chwilę zobaczyć, jak ona wyglądała. Do wieży dobudowano niewielką przybudówkę, niewielkie pomieszczenie, ale które było oczywiście też stylizowane na taką średniowieczną, powiedzmy, salę z niewielkimi okienkami. To pomieszczenie było sklepione i było pomyślane, tak jak zrozumiałem z opisów, jako pokój dedykowany Bismarckowi. Tu też od biedy można było urządzić jakieś uroczystości rocznicowe. Co więcej, w pewnym momencie ta wieża miała taką popularność, że myślano o tym, aby w wieży urządzić taką niewielką restaurację, czy też kawiarnię, aby kiedy przychodzono tutaj właśnie, aby odwiedzić to miejsce, aby popatrzeć z wieży, czy też z tarasu widokowego na okolice, można było przy okazji sobie zjeść coś drobnego, czy też wypić kawę. To bardzo dobry pomysł. Natomiast nad tym pomieszczeniem, nad pokojem Bismarcka był też taras zwieńczony takim murkiem jak w zamkach średniowiecznych i na ten taras można było wejść przez te drzwi, które znajdują się tutaj właśnie nad pokojem Bismarcka. I co ciekawe, tam w zwieńczeniu tych drzwi znajduje się kamień, na którym widnieje data 1902 rok, która pokazuje, kiedy ukończono budowlę tego pomieszczenia. Niewielkie pomieszczenie, ale po dzień dzisiejszy widać, że miało swój smak i miało swój klimat. Prace budowlane przy tej wieży prowadziła firma budowlana Morliker z Kętrzyna i do budowy tej wieży użyto 22 tysięcy cegieł o wartości 660 marek ufundowanych przez wielbicieli Bismarcka, ale też oczywiście przez mieszkańców miasta. 1000 cegieł ofiarował na rzecz budowy tego dzieła hrabia Friedrich zu Eulenburg z Promy, a ponadto oczywiście, bo wieża wykonana jest przede wszystkim z kamienia, użyto tutaj kamieni polnych o wartości 3000 marek. Trzeba powiedzieć, że od razu po otwarciu wieży komitet budowy tego właśnie budynku, tej wieży dedykowanej Bismarckowi, zlecił ogrodnikowi niejakiemu Zalewskiemu, aby wykonał plan ogrodu, plan parku właściwie, jaki miał otaczać wieżę Bismarcka tutaj na tym diabelskim wzgórzu. Więc taki plan został wykonany i bardzo szybko powstały też nasadzenia drzew. Rozumiem, że to wzgórze wcześniej było niezagospodarowane, być może nawet nie było tutaj drzewostanu. W każdym razie po dzień dzisiejszy, kiedy chodzimy uważnie po tej okolicy wieży, widzimy, że te drzewa układają się w aleje, choć jest mnóstwo samosiejek. Przy odrobinie dobrej woli naprawdę można było odtworzyć klimat tego miejsca i przywrócić charakter, tak aby turyści mogli tutaj chętnie przyjeżdżać i nie przedzierać się przez krzaki, które porastają całe to diabelskie wzgórze. Jak wspominałem przy wchodzeniu do wieży, tam na szczycie ustawiono taki kocioł ogniowy, w którym można było rozpalać ogień. Zwykle paliwem był torf nasączony naftą i ten torf był układany w kształcie piramidy. Jak mówią opisy, kiedy podpalano tamten torf nasączony naftą, to płomień wysokości 3 do 5 metrów mógł utrzymywać się na wieży przez jakieś 3 godziny. No to musiało być niewątpliwie spektakularne zjawisko widziane aż z miejscowości, która znajduje się u stóp tego wzgórza. W ten sposób właśnie czczono urodziny Bismarcka. Ten kult Bismarcka był mocno obecny w dwudziestoleciu międzywojennym, ale również przed I wojną światową przede wszystkim. Ze względu na swoje strategiczne położenie, ta wieża Bismarcka położona na tym wzgórzu mocno wyniesionym ponad teren, z którego widać dobrze całą okolicę, być może nie jest to najwyższy pagórek, bo widzę, że w sąsiedztwie też są inne góry, ale jednak ona strategicznie dawała możliwość wglądu na bardzo długie kilometry. Dlatego też chociażby w czasie II wojny światowej tu na tej Diablej Górze stacjonowały oddziały wojska obserwacyjnego, które odpowiadały za ochronę lotniczą chociażby Wilczego Szańca, czyli głównej kwatery Adolfa Hitlera, położonej stosunkowo niedaleko od tego miejsca, bo przecież tu nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi swoje główne kwatery od roku 1941 miało całe niemieckie dowództwo. Natomiast bardzo ważne wydarzenia tutaj na Diablej Górze związane z tą wieżą odbyły się w czasie I wojny światowej. Otóż w czasie I wojny światowej my dobrze wiemy, że w sierpniu 1914 roku do Prus wkracza armia generała Samsonowa od południa. Armia generała Samsonowa zostaje pokonana w bitwie pod Tannenbergiem, ale nieco wcześniej przed armią generała Samsonowa wkracza do Prus od strony Gombina, od wschodu, armia generała Rennenkampfa. Rennenkampf nie został pokonany w bitwie pod Tannenbergiem, dlatego kiedy Paul Hindenburg zwyciężył pod Tannenbergiem, w drugim rzucie postanowił rozprawić się z Rosjanami. Rosjanie, dowodzeni przez generała Rennenkampfa, pojawiają się tutaj na przełomie sierpnia i września i oni właśnie na tej górze zaczynają się okopywać, a już od 6 września, oprócz okopów, oprócz transzei, które tutaj przygotowali do obrony, od 6 września tu na Diablą Górę ściągają również swoją artylerię. Do walk, do ciężkich walk w tej okolicy dochodzi 8 września o godzinie 8 rano, kiedy następuje atak ze strony niemieckiej i już około godzin południowych żołnierze rosyjscy zostają wyparci z Diablej Góry i z okolic wieży Bismarcka. Co ciekawe, wieża Bismarcka, która była właśnie punktem obserwacyjnym, nie ucierpiała podczas tych walk. Natomiast na pamiątkę tych walk postawiono tu później w dwudziestoleciu międzywojennym inną pamiątkę, inny pomnik, który znajduje się kilkadziesiąt metrów od wieży. Pójdźmy go zobaczyć. Zgodnie z tym, co można wyczytać w literaturze podczas tych krwawych walk, wieża nie ucierpiała, zostały tylko nieco pokiereszowane drzwi do wieży, które dostały jakimiś odłamkami granatu. Natomiast teren wokół wieży, ten zieleniec i ta zieleń została mocno pokiereszowana. Natomiast na pamiątkę tych wydarzeń właśnie w roku 1924 mieszkańcy postanowili wystawić żołnierzom 37. Dywizji Piechoty, którzy walczyli tutaj o to wzgórze, pomnik. Przedsiębiorca budowlany niejaki Klein postanowił podarować 10-tonowy ogromny głaz kamień na rzecz pomnika, który miał upamiętnić właśnie tych żołnierzy 37. Dywizji Piechoty. Ten głaz stoi zaledwie 80 metrów od wieży i prowadzi od wieży do tego głazu taka aleja, która dziś może trochę nie jest zadbana, ale dobrze czytelna w terenie. Podejdźmy bliżej, zobaczymy, co zostało z tego pomnika, który został wystawiony przez mieszkańców wdzięcznych swoim żołnierzom za to, że przepędzili stąd Rosjan. No, pomnik jest mocno pokiereszowany, no i widać właśnie, że tu z przodu znajdowała się pewna tablica, która była przymocowana do tamtych kotw, ale tu jeszcze poniżej, kiedy wpatrzymy się, to widzimy jakiś napis i spróbujemy go odczytać. 8 września 1914 roku żołnierze 37. Dywizji Piechoty z tego wzgórza przepędzili Rosjan i uwolnili nasze miasto. Wdzięczni za to mieszkańcy Dręgfurt, czyli dzisiejszego Srokowa. Ten kamień postawiono tu w roku 1924. We wrześniu nastąpiło uroczyste otwarcie właśnie tego miejsca pamięci. Ten kamień po dzień dzisiejszy upamiętnia wielką historię, która się tu dokonała w czasie I wojny światowej. Mieszkańcy nie tylko tego miasteczka, ale również całej okolicy składali się na to, żeby upamiętnić żołnierzy 37. Dywizji, często swoich rodaków, którzy przepędzili z ich ojczyzny Rosjan. Ciekawe miejsce z ciekawą historią, mały przystanek podczas podróży przez Mazury. Mnie powoli z tego miejsca przepędza ciemność, a więc uciekam, aby nie zostać tutaj w ciemnościach na Diabelskiej Górze.